Cześć, witajcie, ja jestem pan Gremlin. No i co, chciałbym was przywitać z serwera Gremlinowo, ale jak widzicie jestem no tak naprawdę teraz przy wrocławskim zoo. I to zrobić coś, na co w zasadzie tak naprawdę zbierałem się wiele lat, bo jak wiecie z moich filmów, z moich live'ów wciąż nie mam w chwili obecnej prawa jazdy. I co, no i czas najwyższy to zmienić. Także co, ja idę powoli do szkoły jazdy. Wy, jeżeli jesteście nowi na kanale, koniecznie zostawcie suba, żeby nie był taki czerwony, tylko ładny, szary. No jeżeli jesteście, wam film się taki podoba, tego typu materiałów chcielibyście więcej, to oczywiście łapka w górę pod filmem. No i sorry, że tak zatrzymam trochę jakość, ale to nagrywam z ręki, z komórką, także też nie jestem jeszcze pewny, jaka będzie tego jakoś, no ale cóż. Także widzimy się już pod szkołą. Hej! O, dzień dobry. Witam, dzień dobry. Ja się chciałem zgłosić na lekcję prawa jazdy oraz dopytać, czy jest możliwość też na licencję pilota. Oczywiście jest miejsce, mamy jeszcze tutaj miejsce, także myślę, że możemy już zacząć. A ile to kosztuje generalnie? Bo to. Proszę pana, no normalnie tutaj mamy ceny wysokie bardzo, także nie wiem, czy będzie pan zadowolony. Mianowicie chodzi tutaj o $500 za samochód i 500 za helikopter, ponieważ no, jest drogo. Ile? No proszę pana, no 500. To jest. No przepraszam. Dobra, już. No proszę pana, no to takie mamy wymogi, no ja tego nie ustalałem, tak? Dobra. Ja tylko pracuję. Masz tysiaka. Ja chcę wozić moją panią slime, więc wiesz, muszę mieć prawko. Może to wszystko się zgadza bardzo dobrze. Także dzisiaj robimy na jakie kategorie? Na helikopter oraz? Samochód osobowy. Oczywiście, nie ma problemu. Proszę bardzo, zapraszam cię do pierwszej sali. Proszę sobie spocząć. Najlepiej będzie pan widział. A to jak widział, to ja muszę tak, bo ja, wie pan, okulary noszę, ślepy jestem. Aha, rozumiem. No właśnie, tutaj chyba pan zapomniał, bo nie widzę. Nieważne. Dobrze, proszę pana, no powiedzmy sobie w skrócie. Tak wygląda, tutaj na suficie widzi pan, tak wygląda znak drogowy na Gremlinowie. To samo widzi pan tam naprzeciwko, ale tylko, że to jest do pociągów. Chodzi o ten... Co za gość! Rozwalił! Dobra, ten odcinek nie wyjdzie. Ciekawe. Wyjdzie, ja tego nie wytnę. Ja tego nie wytnę. Pokażę, jaką jest pan niekompetentną osobą, że pan nawet szkołę swoją rozwala. I co, i taki poziom obsługi za $500? Dobra, przejdźmy dalej. Ależ pan jest niemiły, zaraz pana wyrzucę. Więc kończąc, tak wygląda znak drogowy. Jak pan widzi, z jednej strony tego znaku jest tabliczka. Jest ona pusta, no ale jest. Już panu tłumaczę, o co w tym chodzi. Jeżeli porusza się pan drogą, i widzi pan, że tabliczka na znaku jest skierowana w pana stronę, tak jak fotoradar, wtedy ten znak dotyczy się pana i pana pojazdu, a nie na przykład kogoś, kto jedzie z drugiej strony. A, okej. Okay. Czyli widzi pan tabliczkę skierowaną w pana stronę, musi pan się do tego znaku przystosować. Teraz przetłumaczę panu, jakie mamy kolory i co one oznaczają. Więc tak, pierwszym kolorem jest stop. No to chyba wszyscy wiemy, co on oznacza. Trzeba się w tym momencie rozejrzeć. Lewo, prawo, bo idą gimnazjaliści i nie prawo, chcemy ich rozjechać, tak? Otóż to tutaj szkoła, a powstaje, jak co widziałem. Jakbym chciał ich rozjechać? No to proszę pana, no to jest po pierwsze niezgodne z prawem polskim, tak? Gremlinowa też. No cóż mogę panu powiedzieć, no jeżeli chce pan spędzić resztę życia w więzieniu, no to proszę bardzo, tam droga wolna, ja mogę dzieci zawołać. A drugim kolorem jest, tutaj, jak pan widzi, kolor zielony. I oznacza, że jest to droga, na której pan ma pierwszeństwo ruchu. Czyli nie musi pan się zatrzymać, może pan po prostu jechać. Okej. Ale
teraz nawiązując do tego zielonego znaku, mamy dwa rodzaje pierwszeństwa. Tutaj na podłodze widzi pan mały hologram. Znaczy się nieważne. To wygląda jak człowieczek. Z takim krzywym ryjem. Jak ma oczka i buzię. No bardziej jak Enderman, bo to białe oczy, nie czarne tło. Już panu tłumaczę, o co chodzi. Biały pas oznacza, że jest pan na drodze, która jest pierwszeństwem. Czyli jeżeli pan się po niej porusza, ma pan pierwszeństwo. Mhm. A jeżeli będzie pan wyjeżdżał z parkingu, z posesji, no z czegokolwiek na drogę, lub na drodze będzie żółty pas, wtedy oznacza, że ta droga z żółtym pasem jest... trzeba ustąpić pierwszeństwa, prawda? Jest drugorzędna, czyli trzeba się zatrzymać, prawda? Rozejrzeć, wtedy można jechać. Mhm. Rozumie pan. Ale jeżeli, trzecia sprawa, jeżeli pojedzie pan po drodze pierwszeństwem ruchu drogowego, prawda? Tak. Będzie chciał pan skręcić do ruchu, do drogi, która jest z żółtym pasem, czyli z drogi drugorzędnej. Zmieniając pas, musi pan się tutaj zatrzymać, czy coś nie jedzie z naprzeciwka i wtedy można sobie przejechać. Okej. Okay. Czy wszystko jest zrozumiałe? Chyba tak. Chyba tak, sprawdzimy. Zapraszam na dwór. Wie pan co tutaj aktualnie, proszę bardzo? O Boże, jakie małe drzwi. Nasi serwisanci pracują nad naszym samochodem, także proszę sobie tutaj poczekać, że nasz wóz przyprowadzę. Bo i lagów nie ma. Dobrze. Kolejną rzeczą jest łuk. Czy wie pan, na czym polega łuk? Słyszał się pan, znaczy, czy pan widział może kiedyś takie przedsięwzięcie lub słyszał pan o takiej fanaberii? Tak, słyszałem. U Robin Hooda. Nie wiem, wie pan, nie oglądałem, także nie wiem zbytnio. Z łuku, wie pan, w jabłko. Nie. Dobrze, proszę sobie zasiąść za kółkiem. Najlepiej poruszać się, proszę pana, na kamerze, ja wiem, bo to wie pan, różowe to nieważne. Najlepiej sobie poruszać się na kamerze F5, wtedy będzie pan łatwiej, będzie pan widział wszystkie krawędzie samochodu. I należy, starając się, nie dotykając białych linii, przejechać, rozumie pan, tutaj na łuku, zatrzymać się, no bo wie pan, czerwony, pan już jedzie. Robię superkarze. Ale myślałem, że panu wytłumaczę, wie pan. Proszę nam wrócić. Nie ma problemu, dziękuję. Tutaj się pan zatrzymuje, rozejrzy się i proszę zaparkować tych czterech, między tymi czterema słupkami. Aha. Mhm. Jak się skupia. No, wiesz. O, chyba to. Dobra. Dobra. Może być. Proszę rozpocząć manewr. Juhu. Te drogi są strasznie wąskie. Proszę pan, tutaj nie proszę nie do mnie kierować takie, rozumie pan, uwagi o dotyczące dróg. Tylko tam jest ratusz, tam. Ja panu was tam zabiorę potem, tam. Ale nie wiem, czy pan wie, że ja jestem burmistrzem. Proszę pana, no to... Ja wiem, że przyszedłem w mocno wakacyjnym stroju, ale jednak. Proszę pana, ja panu powiem w ten sposób. Proszę mi spojrzeć w oczy. Mówi pan o tych kaprawych węgielkach na ryju? Tak. Dostałem polecenie, aby wszelkie uwagi dotyczące ruchu drogowego kierować do ratusza. Zniknął. A to, że jest pan burmistrzem, to nie zwalnia mnie z obowiązku poinformowania, że tam jest ratusz. Rozumie pan? To pan ma teraz nowe zadanie, pan będzie spisywał i pan mi będzie przekazywał to, co istotniejsze. Czyli wszystkie tak, moje. I później będzie darmo, pan poprawił. Na? Jeżeli... Właśnie mnie skamowałeś za 1000 dolków, chłopie! I ty jeszcze mówisz, nic za darmo? Jeżeli zatankuje pan moją furę po jeździe, to nie ma problemu. Nie ma problemu. Dobrze, także tak. Proszę pana, łuk pan ma zaliczony, rozejrzał się pan bardzo dobrze. Teraz wsiadamy, proszę pana, i ja będę pana kierował, wyjedziemy sobie na miasto. Ja tutaj wsiądę do pana. Dobrze. Dobrze.
Może pan się rozpiąć tą koszulę, bo to jest strasznie ciepło. A jest rozpięta, nieważne. Proszę wycofać, bardzo ładnie. Proszę się nie śpieszyć, wiadomo, prędkości ograniczenia nie ma. Proszę pojechać w prawo. Boże święty. Oj, pan, będzie ciężko. Będzie ciężko. Tutaj pana. Panie! Chodzić. Ja pierwszy raz jestem tutaj za kółkiem. Proszę siadać. No proszę tak nie szaleć, no proszę pana. Nie jest pan w mieście. Nie jest pan poza miastem. Przepraszam za pomyłkę. Rozumiem. Gdzie mamy jechać? Na razie jest jedna droga. Teraz pojedźmy sobie prosto. Sklepy się powstają na tym naszej... na tej naszej pięknej mieścińce. Boże święto, on nas zabije, Amba Fatima. Chryste Panie. Mówiłem, że... Pana. Trzeba będzie chyba lekcje indywidualne wziąć. Proszę siadać. O, przepraszam. Nie ma problemu. Pojedziemy sobie tutaj prosto. Proszę wolniej, bardzo pana proszę. Ja chcę żyć jeszcze. Ja mam rodzinę, dzieci. Tak? A jak mają na imię? Może pan coś opowie, bo jedziemy do Świętego Piotra. Mało. Czemu tu nie ma dziury? Jest właśnie. Znaczy czemu tu... Boże, mylę. Czemu tu nie ma drogi? Możliwe, że creeper komuś wybuchł. Ale tu nie ma dziury. A jest, o Boże. Jest. To właśnie takiej wielkości jakby po creeperze. Ale przecież creepery na tym serwerze nie wybuchają. Wybuchają od wczoraj. Proszę pana, no samochód to nie jest zabawka, tak mówię. No, trzeba jednak zachować troszkę czujności i nie jechać z prędkością żółwia, ani też światłowodu. Także... Nie jadę z prędkością pańskiego światłowodu, ja widziałem pańskie live'y. Zdecydowanie za szybko, proszę pana, zdecydowanie za szybko. Jedziemy prosto. Dobrze, na najbliższym parkingu, do jakiego pan dojedzie, proszę sobie zawrócić, zaparkować najpierw oczywiście. Ja wtedy ocenię parking i wtedy będziemy zawracać, tak? Gdy ktoś jest, tutaj widzę, nie to chicken. Myślę, że będzie różno. Ja też tak myślę, no... Powiem panu to. Widział pan równiejsze parkowanie, rozumiem. Otóż to. Mieści się pan w normie, także myślę, że będzie to jak najbardziej odpowiednio. Może pan wsiąść i będziemy sobie jechać z powrotem. Tylko proszę być bardziej czujnym na dziury. Jak widać gremlinowo, to też drogi ma słabe. No bo... Ty to widzisz? Nie. Co się stało? Byliśmy na krawędzi, byśmy za chwilę spadli. Gdzie mam jechać? No na razie prosto, nie ma gdzie indziej drogi. Jest. No jest, na zaraz parking, to nie trzeba. Nie, jest kilka nowych dróg. Jak pani nie było, to ale się... Ale mi chodzi... Ale proszę pana, nie na tej drodze, teraz w lewo pojedziemy. Dobrze. Jeszcze raz w lewo. Z racji, iż parkowane nie poszło panu zbytnio, to proszę tutaj zaparkować na przy ratuszu. I to jest, proszę pana, właśnie ratusz. Tutaj zgłaszamy takie usterki drogowe. Pięknie.
Zabiera się pan idealnie. Dobrze, proszę pana, mieści się pan w normie, to jest wszystko zaobserwowane już. Także możemy wyjeżdżać i pojedziemy sobie teraz na nowe osiedle Gremlinowa. Czyli gdzie? Czyli teraz na najbliższym skrzyżowaniu w prawo. Dobra. Nie ta strona. Wiem, tylko nie prosto, mogę trafić. Teraz prosto. I na najbliższym skrzyżowaniu za zjazdem z górki w lewo. Znak drogowy pobulony, Boże Święty. Wiozę jakiegoś ulańca i nie mieszczę się w drodze. Oj, auto będzie do kupienia, czekaj, ja muszę cię obrócić, no teraz. Bo tu chyba coś się zmieniło, że nie mogę tak jakoś tu wierzyć, okej? Okej, dobra. Chyba to mamy. Chyba to mamy. To brzmiało jak ten. W jakimś filmie. Teraz pojedziemy w prawo. Czekaj, bo ja jestem na nie tej kamerze. Czy w Minecraftie wyprodukowali coś takiego jak różaniec? Jak się muszę zaopatrzyć? Spokojnie, jak pan wie, w realnym życiu prosto mam teraz, prosto. Tutaj coś jest chyba nie do końca. Aha, bo tu wjechaliśmy na blok, który nie jest. Wie pan co? Na półpłytce. Ta droga jest jeszcze w remoncie, jak widać. Spółdzielnia jakoś nie bardzo chce pracować. O! Udało się. Jakieś pewiszące pięknie. Dawno mnie tu nie było, wie pan. Okej, okay, to widać. No. Oj. Oj! Odejm. Ale jak ładnie weszliśmy w ten zakręt, panie. Pięknie. Dobrze i w lewo. Znaczy w prawo. Przepraszam. Jakby kończy się droga. Bardzo dobrze, ale chciałbym, żeby pan wjechał na parking. O, no tutaj widzę, klepanko będzie z przodu. Dziękuję bardzo. Tu w końcu, tu widzi pan? Ten parking akurat zajmowało się miasto, nie jakaś prywatna firma. I tu można się zmieścić, tak? Tu jest wystarczająco szeroko. Tylko, że ja tą firmą nie zarządzam, więc to proszę pana. Dobrze, proszę pana, z racji, iż przejechał pan dość spory dystans, myślę, że moje życie jest zbyt cenne, żeby jechać z panem dalej. Przejdziemy sobie teraz tutaj tyłami, pokażę panu piękne lotnisko samolotowe. I wie pan co, pojedziemy sobie teraz zrobić się na helikopter, tak? Dobrze. Z racji, iż tam nie mogę wsiąść z panem, także jeżeli pan się zabije, to sam. Dobra, cześć, słuchajcie, przerywam nagranie tylko i wyłącznie po to, żeby powiedzieć wam o super konkursie. Jak wiecie, od wczoraj mam możliwość rzucenia reklam w swoich odcinkach i z tej okazji chciałem wam podziękować po prostu, drodzy widzowie, bo to dzięki wam. I dlatego organizuję konkurs i tak, do wygrania jest albo sposób tutaj z kartem, albo konto premium w Minecraft. I tak, co trzeba zrobić? Trzeba wejść w opisie, jest moja strona na Facebooku. Tam znajdziecie właśnie ten cały film i go trzeba udostępnić na swoim Facebooku. Oczywiście zróbcie to na publicznym, tak żeby mógł to weryfikować. Pod filmem zostawcie łapkę w górę, subika na kanale, jeżeli jesteście nowi. No i oczywiście dobrze by było, żebyście zostawili jakiś miły komentarz. Wszystkie osoby, które spełnią te wymagania 25 lipca o godzinie 20, najprawdopodobniej na moim live'ie rozlosujemy zwycięzcę, no i nagroda powędruje właśnie być może do ciebie. Także ja już dłużej nie pitolę, wracamy do odcinka. Hej! To będzie myślę bezpieczniejsza forma zdawania egzaminu. Ej no, ale w skali od 1 do 10 jak źle mi poszło. Jak źle ci poszło?
Ty, ja nawet w Zitras nie trafiłem. Co się dzieje? Może pan jest pod wpływem? Boże, chyba muszę się zaopatrzyć w alkomat. Pod wpływem pańskiego uroku, panie Majnie. Dziękuję. Zapraszam do drugiej hali. Proszę pana. Helikopter jest znacznie, rozumie pan, prościejszy. Mianowicie tutaj mamy tylko jeden znak. Mhm. Będzie taki. Już panu tłumaczę. Ale że... musi być zielony? Tak, obowiązkowo. Takie znaki będą pojawiały się w mieście już niebawem. Mhm. Proszę pana, ten znak, jeżeli będzie pan lądował gdzieś w mieście, czyli między budynkami, prawda, na dachu czy gdziekolwiek, musi pan wylądować na takim znaczku, tylko i wyłącznie. Czyli zielone tło i białe H. Ale to w mieście chyba jest tylko H na budynku policji, ale inna kolorystyka tam jest. Proszę pana, to wszystko będzie budowane, firma prywatna jutro będzie zabierała się do pracy, wiadomo dzisiaj już późna godzina. A ten znak, co to? A to jest samolot, to pana interesuje. Może samoloty na razie są zepsute. A tutaj, proszę pana, teraz wytłumaczę panu. To jest tylko przykładowy kolor. Jeżeli będzie pan leciał, prawda, na wyprawę, gdzieś daleko na jakieś podróże, to może pan lądować tylko jeżeli będzie płaski teren 3x3, tak jak zaprezentowany jest tutaj. Aha. Czyli nie może pan wylądować na szczycie góry na jednym klocku, prawda? Mhm. Tylko muszą być takie minimum, takie 3x3, żeby wie pan, no, chronić sprzęt, no i wiadomo, bezpiecznie, bo zsiadać z jednego klocka jest ciężej niż zsiadać z trzech. Ja rozumiem. Dziękuję, zapraszam na dwór. Chyba mnie wyrzucą czat. Zabieram, wie pan. Tutaj przejdziemy sobie teraz do naszego pięknego lotniska. Mhm. Pana, zanim pan wystartuje, panu wytłumaczę, czy pan potrafi tym posługiwać się i latać? No wie pan, no, też prowadzę salon samochodowy, więc coś tam... Dlatego pytam. Coś tam wiem. Ja może panu jeszcze coś tam dopowiem. Powiem panu tak, WSAD, rozumie pan, steruje. Mhm. A spacją się unosi. Żeby wyrównać się na jednym poziomie, musi pan puszczać i łapać, rozumie pan, spację. Także zrobi pan sobie teraz tutaj dwa kółka nad szkołą jazdy, dobrze? Ja w tym czasie będę pana obserwował i proszę wylądować tutaj w tym samym miejscu, dobrze? Dobrze. Bardzo świetnie. A to mam, widzę... trudniejszą naukę, bo lecę w deszczu. Tak, no dobrze, będę lepszym pilotem. Tak. Ale lekka ścinka, jak zawsze przy salonie samochodowym. Z racji, iż tam nie mogę wsiąść z panem, także jeżeli pan się zabije, to sam. Stało. O Boże, święty, zabił się. Boże, mój helikopter. O, damn. Generalnie problem polega taki z tymi pojazdami, że niestety, ale... trzeba uważać, żeby nie nacisnąć spacji. Shifta. O Boże. Zapraszam tutaj pana do mnie. Już idę tylko odebrać helikopter. Też go ratował, tak? Dobra. Nie no, on jest na terenie Kamilota. Dobrze. Tam będzie. Bo niestety pan zapomniał powiedzieć o tym, że shifta nie można naciskać. Sobie wypraszam, zarzekał się pan, że potrafi pan ty podróżować. Nieprawda, powiedziałem, że coś tam wiem. Oj,
coś ci się zepsuło, w sensie te, które się popsuły. To chyba na twoim, u mnie się dobrze. Bo mój helikopter teraz stoi tu. A, on się zepsuł, zobacz. Nie, tobie się zepsuł, mi jest cały dobrze. Tylko teraz trochę, że źle... Zaparkowałem tak troszeczkę na rogu. Nie trafiłem idealnie w helkę. Tyle ujdzie. Dobrze, proszę pana, zapraszam teraz pana do biura, nie będziemy tutaj moknąć, prawda? No chyba. No. Także proszę pana, zapraszam tutaj do środka. Ja tylko muszę iść teraz do naszej drukarni, aby wydrukować panu papierek, także proszę dać mi 2 minuty, dobrze? Dobrze. No proszę pana, pan sobie nie myślę, że pan zdał egzamin. Pan mnie chciał zabić, ja różańca nie wziąłem. I właśnie, to jest pańska wina, bo pan nie wziął tego różańca. Jakby pan wziął, tak? Było dobrze, nie? Też tak sądzę. No. Proszę pana, no mówiąc panu w skrócie, no obawiając się o swoje życie przy drugim razie, zatwierdzam panu te prawo jazdy. I mam prośbę, żeby pan troszkę tak nie szarżował, dobrze? Bo, no wie pan, no bezpieczeństwo przede wszystkim, tak? Lepiej dojechać do celu... Ja tutaj dam panu łapówkę do szkoły. Proszę. Ale proszę pana, pan chce przekupić? A ma pan rację, przepraszam. Co? No teraz się zgadza. Także proszę... Tak, to ostatnie się przyda na pewno. No tak. Proszę założyć. Tak wyglądają wszyscy moi pasażerowie. Rozumiem, dobrze. Jeszcze pan żadnego nie miał. Także proszę pana, obawiając się, tak jak już mówiłem, o swoje życie przy drugim egzaminie, to zatwierdzam panu ten pierwszy, proszę nie skakać po moim stole. Proszę pana, z tym papierkiem musi pan podróżować za każdym razem, jeżeli jeździ pan samochodem. Tak, mam. Z tym papierkiem musi pan latać. I te papierki, jeżeli będzie pan kontrolowany przez nasze służby, musi pan ten papierek ukazać. Brak tego papierka skutkuje wyższym mandatem. W takim razie dziękuję panu. Ja również panu dziękuję. Zapraszam ponownie. Do widzenia. Czyli jeszcze mogę liczyć na kurs na pociąg? Może niekoniecznie. Do widzenia. Do widzenia. Nie no, zapraszam pan, zapraszam, zapraszam. Do widzenia. Moi drodzy, jak widzieliście, nie najlepiej mi idzie autem, trochę lepiej helikopterem, co prawda zginąłem, no ale to powiedzmy słaby nauczyciel. Jeżeli chcecie, żebym zdał prawo jazdy na przykład na łódź podwodną lub na pociąg, zostawcie łapy w górę i komentarze, jeżeli będzie ich odpowiednio dużo. Myślę, że Majni zgodzi się jeszcze ze mną wsiąść gdzieś co i pojechać pouczyć. Słuchaj, jeżeli twoi widzowie pod tym odcinkiem dobiją 60 łapek, myślę, że to jest odpowiednia suma, 60 łapek, to zgodzę się na kolejny kurs twoją osobą. Wiesz co, to ja mam inną propozycję. Niech to będzie 50 łapek, ale w zamian za to mają dodać jeszcze, zostawić u ciebie subiki. No dobrze, niech tak będzie, jak najbardziej, jestem za. Czyli 50 łapek w górę i będzie kolejny film właśnie związany z prawami jazdy mój i Majniego. Dokładnie. Jeśli materiał wam się podobał, oczywiście, tak jak mówiliśmy, zostawcie łapkę w górę. Dzięki, trzymajcie się, cześć!